Kto nadgorliwy w gorącej wodzie kąpany może w drodze do sukcesu mocno się przeliczyć. O niepowodzenie niezwykle łatwo. Mława kalkuluje swoje działania i małymi kroczkami osiąga cele. Małe cele dają duże korzyści. Nasz plan, czyli budowy wewnętrznej obwodnicy w naszym mieście, konsekwentnie jest realizowany. Kilka lat temu wybudowaliśmy połączenie jako pierwszy etap ale Świętego Wojciecha ulic Kościuszki z Sienkiewicza. Teraz ulica Sienkiewicza z ulicą Płocką w postaci ronda, która ma piękną nazwę Rondo Miast Partnerskich. Opłacało się czekać i wypatrywać finału inwestycji. Nowe połączenie komunikacyjne jest sprawne i bezpieczne w swoim założeniu. Otwieramy nowy odcinek, bardzo ważny, tutaj na rondzie, na którym teraz stoimy. No i ono usprawni połączenie w ruchu pomiędzy tutaj tymi ważnymi ulicami. Przede wszystkim no, będzie o wiele łatwiej dojechać do ulicy, gdzie mieszczą się przede wszystkim no, najważniejsze inwestycje. Docelowo mają tutaj powstać zakłady przemysłowe i budynki mieszkalne. Dobre połączenie ma sprzyjać inwestorom i mieszkańcom. W obecnych warunkach trudno znaleźć ludzi do pracy, a ci ludzie w firmie Kruszbet są, ci ludzie w wielu przedsiębiorstwach pomławskich są, bardzo efektywnie pracują. No przecież potężne firmy, firmy z branży elektronicznej, firma LG, firmy korypujące, firma Wipasz, to są inne branże, tak? Ale masę innych tutaj mławskich firm, polskich firm tak samo, stoi na bardzo wysokim poziomie. Największy problem dziś to jest zatrudnienie, ale Mława się rozwija, w tle mamy budynek wielorodzinny i szanowni Państwo, kilkanaście nacji już z całego świata żyje, mieszka i pracuje w firmach, które potrzebują pracowników. Mława stawia na dynamiczny rozwój. Chce, żeby ludziom dobrze się w niej żyło i żeby inni chcieli się tu osiedlić. Od czegoś trzeba zacząć. Na początek niech wszystkie drogi prowadzą do Mławy.